Nastolatkowie brunalnie pobili seniora. Szokujący powód małopolskie. Nastolatkowie brunalnie pobili starszego mężczyznę. Wcześniej zwrócił im uwagę. Policjanci z Andrychowa województwo. Małopolskie zatrzymali 15 i 16 latka, którzy w centrum miasta pobili 65-letniego mężczyznę. Brunalne przestępstwo poprzedziła kłótnia. Senior zwrócił nastolatkom uwagę o rzucony na ziemię papierek. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Młodym mężczyznom grozi poprawczak. Do zdarzenia doszło w zeszły czwartek. Trzej nastolatkowie najpierw spożywali alkohol, a następnie chodzili bez celu przy ulicy Lenartowicza. Gdy grupa przechodziła przez przejście dla pieszych, jeden z nich wyrzucił papierek na ziemię. Zauważył to 65-letni mężczyzna, który zwrócił uwagę nastolatkowi. Wywiązała się dyskusja. Po chwili agresywny nastolatek uderzył seniora pięścią w twarz, przewrócił mężczyznę na ziemię i zaczął kopać po całym ciele. Gdy znajomy 65-latka chciał mu pomóc, został odepchnięty przez drugiego z nieletnich, który później dołączył do kolegi i również zaczął bić leżącego mężczyznę. Następnie cała trójka uciekła, poinformowała andrychowska policja. Obrażenia 65-letniego mężczyzny okazały się na tyle poważne, że trafił do szpitala. Grozi im poprawczak. Chwilę po zdarzeniu funkcjonariusze zatrzymali całą trójkę nastolatków. Byli to dwaj 16-latkowie i 15-latek, mieszkańcy gminy Andrychów. Podczas zatrzymania jeden z 16-latków, sprawca pobicia, zachowywał się lekceważąco i nie stosował się do wydawanych przez policjantów poleceń. Następnego dnia, młodzi mężczyźni zostali przesłuchani w charakterze nieletnich sprawców czynów karalnych. 15-latkowi zarzucono popełnienie czynu karalnego, udział w pobiciu, natomiast jednemu z 16-latków zarzucono popełnienie trzech czynów karalnych, to jest udział w pobiciu, znieważenie policjanta oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Nieletni przyznali się do zarzucanych im czynów. Drugi z 16-latków został przesłuchany w charakterze świadka, przekazała policja. 15 i 16-latek zostali umieszczeni na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Grozi im dłuższy pobyt w poprawczaku.